Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w Mierzymy ubrania z Lumpeksu. Będą tu różne ubrania. Sukienki nagrałam w poprzednim odcinku, bo było ich 6 i dość taki długi im wyszedł, więc stwierdziłam, że pójdą oddzielnie. I tutaj powiem Wam, że pierwszą rzeczą, którą nałożyłam, to jest ta ołówkowa wełniana spódnica. Spódnica bardzo mi się podoba. Sekundę, bo tutaj małe problemy techniczne. Sukienka bardzo mi się podoba, wyżeście w tej spódnica. Spódnica bardzo mi się podoba. Wyżeście w tej spódnicy już mnie widzieli. Moment. Widzieliście mnie już w tej spódnicy, tylko z inną bluzką. I chyba miałam te buty. Nie, inne miałam buty. Miałam buty w panterkę. Ale myślę, że z tymi butami też się bardzo fajnie prezentują. Ale tak jak myślałam właśnie, że ta bluzka będzie fajnie do niej pasować, więc raczej no tej bluzki, ona też jest z Lumpeksu, bym raczej do tej spódnicy nie dobrała. Bo ona tutaj ją wepchnęłam trochę w pas, więc tutaj tak bardzo, za dużo materiału mi się tutaj wydaje, że jest. Z tyłu jest taka opadająca, ale jednak nie, bo tak, no tak, no to w ogóle bez sensu wygląda po mojemu, nie? Więc tak mi się nie podoba kompletnie. Ale wieje. Wieje, bo brzydka pogoda się zrobiła w lipcu. Tak mi się nie podoba. Nawet jakby dodać do niej sweterek, to też raczej nie. Bo też raczej tutaj to już koszmarnie to po mojemu wygląda. Bluzka za długa, sweterek przykrótki. Więc no nie, nie, nie. Tak to mi się nie podoba. Przyniosę tamtą drugą. Ok, i przebrałam bluzkę i tak jakby żeście mi tutaj pisali ostatnio, bo już tak mnie widzieliście w tym stroju, to postanowiłam, że ją wpuszczę w spódnicę i myślę, że tak to bardzo ładnie się prezentuje. No z tyłu to wiadomo tak i przód tak. Nawet można tutaj tak sobie wyciągnąć trochę bardziej, żeby nie była taka bardzo znowu wpuszczona. O, coś takiego zrobić. Także możecie mi pisać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. No i tutaj ta kokardka. Także piszcie w komentarzu, co myślicie o stylówce Moni numer 1. Dobra, jedziemy dalej jeszcze z jedną bluzką. Ok, i teraz jeszcze nałożyłam taką bluzkę koszulową, taką już całkiem elegancką, więc myślę, że do biura można by było pójść w takim stroju do pracy. Z tyłu prezentuję się tak, z tyłu wyciągnęłam no, koniec koszuli, także z tyłu prezentuję się tak. A tutaj dół koszuli wcisnęłam w spódnicę i przy okazji taką bardziej talię robi. Tak mi się wydaje. Tutaj siedzi taka moja domowa stylistka, która tutaj mówi, w której brzydko, w której ładnie. No i myślę, że torebka może być taka elegancka i możemy iść do pracy. I nawet może być i ten sweterek. Zaraz zobaczymy z tym sweterkiem. To jest najnowszy zakup właśnie z Ciuchlandu, chociaż no nie wiem, nie wiem, czy z tym sweterkiem, bo tutaj właśnie już koszula ma dłuższe rękawy, a koszula ma dłuższe rękawy, a sweterek ma krótsze rękawy, więc no nie wiem, czy ten sweterek by pasował, no chyba, żeby zawinąć rękawy, nie? Więc też możecie mi napisać, co myślicie o tym połączeniu sweterek, koszula i ta spódnica i torebka. Albo taka duża szoperka i buty też mogą być wtedy inne, albo taka mniejsza szoperka. No buty raczej do tej długości spódnicy to jednak bym nałożyła takie na koturnie albo na obcasie. Mam nadzieję, że dachu mi nie zarwie z domu. Dobra, więc to jest kolejna stylówka i myślę, że z tą spódnicą, albo jeszcze poczekajcie, jeszcze. Dobra, a teraz będzie taka stylówka, idę na zakupy może. Więc spódnica zostaje ta sama. Buty zmieniłam na takie całkowicie płaskie, bo na zakupy jednak to lepiej chodzi się w płaskich. Założyłam zwykły biały t-shirt z Pepco za 10 zł. O! Odkryłam Amerykę. Ten sweterek ma tu haftkę.
i sweterek. Oczywiście też z lumpeksu. On ma tutaj takie, wiecie, frywolne falbanki. Takich z daleka nie widać, ale z bliska je widać. No i myślę, że tutaj jeszcze jakaś biżu. Teraz nie będę tutaj, wiecie, chodziła, szukała jakiejś biżu jeszcze, bo to ten filmik by trwał i trwał nie wiem ile. Ale myślę, że na zakupy w takiej stylówce albo na spotkanie z koleżanką można śmiało uderzać. I wtedy bierzemy tu dużą torbę i jesteśmy gotowe na shopping. I tutaj tak się prezentuje z tym sweterkiem. Myślę, że też spoko to wygląda. A moja pani domowa stylistka co o tym myśli? Można iść tak na zakupy czy nie? No czemu nie? Ładnie wygląda. No pytam się właśnie, pytam, bo dziewczyny tak mi od razu nie odpowiedzą, tylko dopiero w komentarzach. I też możecie napisać, co myślicie o tej stylówce. Także trzy stylizacje, jedna spódnica. Jedziemy dalej. Dobra, i teraz tak. Podkoszulka została ta sama z Pepko. Spódnica rozmiar 38 z Gapa. Prezentuje się tak. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta spódnica. Nie wiem jak Wam, ale mi się podoba. Buty chwilowo zostały też te. Inaczej stanęłam, bo to są takie, wiecie, techniczne sprawy trochę. Buty zostawiłam te, no, płaskie, bo jak na zakupy to w płaskich. I myślę, że dodać jeszcze ten sweterek. Tutaj mamy czerń, mamy jakąś taką czerń, granat bardziej. Ale teraz jak byłam w Ciuchlandzie, nie znalazłam żadnego granatowego sweterka, ale znalazłam identyczną spódnicę, nie brałam jej, bo nie byłam pewna, czy mi się zmieści na mnie, a jej nie mierzyłam, a stwierdziłam, no dwie jednakowe spódnice, tylko tamta miała inne kolory, ale była po prostu też Gap i też była właśnie taka sama i ten sam kolor, więc myślę, że na zakupy w takiej stylówce można właśnie pójść. A moja pani domowa stylistka co myśli? Torba. Ta. Można też pójść z taką malutką, jeżeli planujemy mniejszą ilość zakupów, albo nawet na jakąś kolację z koleżanką, czy coś takiego. Też bym poszła, nie? No, fajnie. Więc też możecie napisać, co myślicie o tej stylówce. Buty, wiadomo, jak się zmieni buty, to będzie to całkiem inaczej wyglądać. Weźmy tę, bo panterka nie będzie za bardzo pasować do rąbów. Nie. Więc nałóżmy te wyższe buty. I już nam się zmienia, myślę, że stylizacja na taką bardziej, może jakoś taką na kolację czy coś. No nie wiem, możecie mi pisać, co myślicie właśnie o tych moich tutaj pomysłach. Ok, i teraz tak. Spódnica została się ta sama, buty zostały się te same, tylko zmieniłam bluzkę na inny kolor, na czarny i myślę, że z tą bluzką to nawet mi się bardziej chyba podoba. Jak tam moja pani stylistka myśli? Tak lepiej z tą bluzką, czy nie? I lepiej, żeby była wpuszczona, czy lepiej, żeby była wypuszczona? Lepiej, żeby była wpuszczona. Wpuszczona lepiej, żeby była? No, chyba tak. Całkiem wpuszczona? No, tak z przodu jakby, nie? Tak z przodu tylko, tak? No. No więc tak, tylko teraz problem z górą, nie? Bo białego żakietu nie posiadam. Sweterek taki beżowy to raczej niekoniecznie by mi pasował tutaj. No, także raczej. Jak ta bluzka, to tylko ta spódnica. I jesteśmy gotowe, ubrane. Możemy śmigać, więc też możecie napisać, co o tym myślicie, a ja jadę dalej. Dobra, i teraz tak. Założyłam te spodenki, które kupiłam z myślą i zaraz przepraszam Was bardzo, ale znowu będę się potykać o własne buty. Założyłam te spodenki, które kupiłam z myślą bardziej o tej bluzce. Bo tutaj też Madzia doradzała właśnie, że do tej bluzki bardziej by pasowały spodenki. I zakupiłam takie. Chwilowo je nałożyłam z tą moją bluzką, którą widzieliście w poprzednim tutaj wejściu. I Julcia doradziła mi, że lepiej będą pasować z tenisówkami. Tenisówki to są takie już, no nie pierwszej nowości, ale czy ja bym tak poszła na ulicę do ludzi z tymi tenisówkami?
kostkami. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, jakoś bardziej za mną to przemawiają klapki. Nie wiem, jak Wy mnie widzicie teraz, czy dobrze, czy źle, ale możecie właśnie napisać, co myślicie, które Wy byście buty wybrali. Tenisowy czy klapki? Klapki myślę, że jednak nie beżowe, tylko czarne. Więc nie wiem właśnie, czy nie pora najwyższa zainwestować w jakieś czarne klapki, bo czarnych klapek w swojej szafie to ja nie posiadam. Więc tak to się prezentuje. No i myślę, że taki look na zakupy może być. Do tego oczywiście torebka. No taka duża, zakupowa. I myślę, że można śmigać. Sweterka tutaj też raczej żadnego bym z tych lumpeksowych nie dobrała, bo tutaj nie ma takiego w kolorze odpowiednim. Bo mam jeszcze taki fuksjowy, ale to nie będzie pasować. Trench, no to raczej do krótkich spodenek też nie za bardzo. No a ten czarny to znowu po mojemu za dużo czerni by było. No i tamten sweterek to jest taki dość elegancki, więc... Ale spodenki też spoko się prezentują, można w nich wyjść na jakieś, nie wiem, zakupy czy coś. Także piszcie, co o tym myślicie i zaraz przymierzę sobie z tym topem, który miał właśnie być docelowo z tymi spodenkami. Dobra, i tak się prezentuje z tym topem, bo to bardziej top niż bluzka. Powiem Wam, że tak głupio trochę go tutaj upychać, bo jednak jego tutaj jest sporo na dole. Bo on jest taki na dole, bardziej taki rozkloszowany, więc no tak dość dużo go jest, nie? Więc nie wiem, dwa, no jednak jest za duży ten dekolt i to mnie no po prostu trochę krępuje jednak, bo ma za długie ramionczka. Trzeba by było skracać ramionczka. Z tyłu ten top prezentuje się tak. Więc nie wiem, jak Wy go tutaj widzicie z tymi spodenkami. No ja nie bardzo go widzę z tymi spodenkami, nie bardzo. Trzeba by było właśnie pierwsze co zrobić, skrócić tutaj te ramionczka. No i te buty, no to raczej tak. Tenisówy do topu za sportowe, a top za elegancki do tenisówek. Do klapek czarne tak, beżowe też średnio, także mówię. Najwyższa pora zainwestować w czarne klapki. Ciekawe, czy gdzieś coś na jakichś przecenach by się teraz znalazło. Dobra, bo żeby to nie było za długo, nie wiem, czy dobrać ten sweterek, czy nie. Bo już mi się, powiem Wam szczerze, nie chcę iść szukać innego w szafie, więc nie wiem, jakby to widzicie, ale ja raczej nie widzę siebie z tym topem i w tych spodenkach. Bo te spodenki są za eleganckie, a top jest na odwrót. Spodenki są za sportowe, a top jest jednak za elegancki. Trzeba szukać czegoś innego. Możecie właśnie mi napisać, z czym Wy widzicie ten top. Bo ten top też mi się właśnie podoba, z tym, że jak go skrócę na ramionczkach. I co myślicie właśnie o czymś takim, takiej stylówie. Dobra, także to już było. No i Wam pokażę jeszcze jeden mój pomysł na te spodenki. I myślę, wydaje, że też bardzo fajnie wygląda w tym zestawie. To jest taki sweterek. On jest bardzo prześwitujący. Także raczej no ja bym w samej bieliźnie i w tym sweterku nie wyszła na dwór. I dlatego nałożyłam pod spód tą podkoszulkę z Pepco. Myślę, że fajnie tutaj się prezentuje. Tutaj włożyłam podkoszulkę w spodnie, ale myślę, że tą bluzkę też można tak sobie włożyć w spodnie i wtedy no taka, powiedzmy, jakaś talia się robi, nie? Rękawy można tutaj, widzę, zawinąć, bo chyba Wam powiedziałam, że ten sweterek był z wora. O, także można tutaj to sobie zawinąć i wtedy robi się taki krótszy rękaw, ale powiem Wam, że chyba mi lepiej podoba się taki dłuższy rękaw. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie. Czy lepiej właśnie w takim dłuższym, czy tutaj właśnie tak go pozapinać. Ten sweterek to ogólnie mi się podoba. I na lato myślę, że to taki stylowy i na taki chłodniejszy jakiś letni dzień. No na pewno nie na dzisiaj, bo dzisiaj to jest pioruńsko zimno, jeżeli to o lipcu mówimy. Z tyłu jest taki dłuższy, także pupę zakrywa i tak jak widzicie, z tyłu jest taki ażurowy,
Więc no na pewno ja tak bym na dwór nie wyszła w samej bieliźnie. Ale pod spód, jak właśnie pod koszulkę nałożyć, to czemu nie? Także jak Wam się podoba torebka. Torebka beżowa i możemy lecieć na shopping. No tylko inne buty, inne tenisówy. Ja tu powiem Wam szczerze, że ogólnie nie lubię tenisówek. Wolę już jakieś, nie wiem, klapki, mokasyny, coś takiego. Ale no, nie tenisówki. Ja się w tenisówkach i przy mojej długości nóg to jakoś niekoniecznie widzę. Chyba, że inny fason tenisówek, to tak. To też możecie mi napisać, co o tym wszystkim myślicie. I co myślicie o tej takiej mojej stylówce. Z takim sweterkiem cieniutkim. Mi się bardzo podoba. I nawet do długich spodni też myślę, że spoko by wyglądało. Także jeszcze jedno. Jeden rzut na tył. I piszecie, co myślicie. A ja się przebieram dalej. No i teraz dziewczyny. Stylówka Ani P. Bo Ania P. właśnie napisała pomysł na stylówkę do tego trenchu, nazwijmy go. Z tym, że pisała o jeansach, ja wybrałam takie spodnie materiałowe. Spodnie nie są ściuklandu, pod koszulek ten, co widzieliście, spepkowy. Bardziej bym właśnie wolała taki z rękawkiem, ale nie mam, a chciałam właśnie typowo gładki, żeby tutaj nie było żadnych napisów, bo ja mam wszystkie t-shirty z jakimś napisem, obrazkiem, coś takiego, a chciałam typowo gładki. I Ania P. właśnie jeszcze mówiła, że do tego trenchu pasowałyby tenisówki. Więc jedną nogę mam ubraną w tenisówek, a drugą nogę mam ubrane w takie buty Lacoste. To nie są tenisówki, no powiedzmy, takie podchodzące pod tenisówki, więc nie wiem, jak Wy mnie widzicie właśnie w tym zestawie i w których butach Wy byście wyszli. W tenisówkach, no tylko ja mówię, tenisówy też pora już wymienić na jakieś inne. Fryzura mi się tutaj już popsuła od tego mojego przebierania, bo to powiem Wam, że już prawie godzinę czasu się przebieram. Nałożę jeszcze ten pasek. A, ten pasek to jest tak, bo on ma szlufkę. Ale powiem Wam, że nawet tak się patrzy na siebie w lusterku. Oczywiście przepraszam za to, że się nie patrzy do Was, ale jak on tam dalej idzie, nawet mi się to podoba. Tylko, że może, wiecie co, trochę ten odcień spodni nie bardzo do... do tego płaszczyka, bo ten płaszczyk jest taki niebieski, a te spodnie są takie jednak bardziej granatowe. Dobra, ustroiłam się. Powiem Wam, że ja nie wiem, co to dzisiaj się dzieje. Znowu się dobijali do chałupy. Ale no nic, a mnie przestraszył, że nie wiem. Prawie jak w łamanie się czułam. Dobra, ale wróciwszy do mojej stylówki, a raczej do stylówki Ani, która tutaj właśnie rzuciła propozycję, więc jestem ciekawa, co Wy o niej myślicie i czy byście właśnie połączyli no z takim odcieniem spodni. Czy jednak byście wzięły inny odcień, a może właśnie spróbować jeszcze z jeansami. Z tyłu prezentuje się tak ten płaszczyk. Myślę, że płaszczyk jest dobry. No ciut te rękawy, może ciut i przydługie, ale te rękawy to mały pikuś. Można sobie zawsze je skrócić, więc nie wiem, która Wam się wersja lepiej podoba. Zbliżę się trochę, czy takie krótsze, czy takie. Więc też piszcie. Dobrze tutaj, że jest właśnie bardzo dobrze dopasowany. A jest ładne. No pewnie, że ładne. No i buty, ale w tenisówach to ja bym nie wyszła, powiem Wam szczerze. Te drugie. Nie wyszłabym w tenisówach na dwór, więc teraz macie dobrą widoczność. Możecie pisać, które buty, jeżeli chodzi o taki look bardziej sportowy. Ja to jestem jednak za takimi butami zaraz. Dobra, i tak. Zmieniłam buty na granatowe z białą podeszwą. To są takie stare buty, ale bardzo wygodne i lubię też w nich chodzić. Chociaż no to takie dłuższe dystanse to może nie za bardzo. Do tego oczywiście granatowa torebka. Taka elegancka, więc myślę, że taki look do biura byłby fajny. No i można by było tak iść do pracy jakiejś biurowej. Oczywiście no tylko
jak do biura, do pracy, to zmieniłabym jednak tu podkoszulkę spod spodu na inną bluzkę, na taką, wiecie, elegancką bluzkę z rękawkiem. I tak myślę, że do biura, no żadna elegancka pani nie powstydziłaby się pójść. Co, Julcia, o tym myślisz? No ładnie jest. No chyba, że zmienić odcień spodni na taki bardziej, na taki jeansowy. Co? No to możesz pokazać. Albo dobra, jeszcze możemy zmienić. O matko, kochana, 21 minut. Okej, okay, i przebrałam spodnie na jeansowe. No oczywiście wiadomo, kolor też nie za bardzo jest dobrany do płaszczyka, więc prezentuje się w jeansach tak. Julcia tutaj mówi, że w tamtych spodniach materiałowych dużo lepiej to wyglądało. Więc też możecie napisać w komentarzu, co myślicie o looku płaszczyk i spodnie jeansowe na takie mniej oficjalne wyjście. No i tutaj wiadomo, że jakieś inne buty, może nie takie eleganckie. O, butów się dopiero zrobiło, a butów, dobrze. Mateuszek zagląda, chyba chce się tutaj pokazać nam, widzę go w lustereczku. Dobra, i teraz jeszcze trzeba zrobić stylówkę z beżowym sweterkiem i fuksjowym. I koniec. A, i jeszcze spódnica jedna. No i powiem wam, że mam problem. Z czym dobrać, co dobrać do tego fuksjowego sweterka? Tutaj u mnie jest bardziej taki pod fiolet podchodzący, a wy go widzicie bardziej różowy. No i właśnie to jest problem. Na razie nałożyłam taką bluzkę, ona też jest z Ciuchlandu, w tamtym roku jakoś ją kupiłam. Biała, w takie właśnie różowe powiedzmy to ważki. Więc zaraz zobaczymy, jak będzie się z tym prezentować. Buty. To wróciły te moje granatowe i granatowe spodnie, bo jakoś do fuksjowego koloru to mi pasuje bardziej granat. Chociaż no czarny też mógłby być. I on tutaj się zakłada. Poczekajcie, jak on tutaj się... Bo on ma się właśnie tutaj tak założyć i jakoś zawiązać. No ale to tak? Jakoś tak powiem wam, że trochę nie po mojemu. I to trochę bardzo nie po mojemu jakoś, bo myślałam, że on jest na taką, wiecie, zakładkę. Zakładacie i... No i jest super. A tu jakoś tak powiem wam, że sweterek mi się naprawdę bardzo podoba. Ale to zapięcie jego to mi się nie podoba. Nie. Co? Zapięcie jest koszmarne. Nie, bo ja myślałam właśnie, że on inaczej tutaj się zapina. Że no ten to mi się nie podoba. Tutaj wszystko ok, mogłoby być. Nie wiem, co wy o nim myślicie. No wiadomo, że tę bluzkę można by było sobie puścić w spodnie. Więc może już tak inaczej bardziej by to wyglądało. No ale coś mi się nie podoba w tym sweterku. Tutaj też jedna właśnie z was pisała, że miała kilka odcieni tego sweterka. Bardzo dobrze jej się nosił. Ale nie podoba mi się właśnie tutaj to zapięcie, bo ja go widzę, o, tak bardziej bym go może widziała. Coś takiego. No ewentualnie no to jeszcze całkiem rozpięte, ale wtedy mi nie pasują to wiązania, więc możecie napisać, co o tym myślicie i o takiej mojej stylówce z tyłu, z tą bluzką. Jeszcze sobie nałożę taką granatową, to jeszcze wam też się zaprezentuję, a z tyłu prezentuje się tak. Ok, i zmieniamy bluzkę. Ok, i teraz tak, zwykły taki basic, granatowy i jedyny akcent kolorystyczny to jest właśnie ten sweterek. A, i chyba tak mi się lepiej podoba. Co myśli o tym moja pani stylistka domowa? Podoba ci się tak? Czy lepiej z tą bluzką koszulową? A wy co o tym myślicie? W którym zestawie lepiej? Z bluzką tą koszulową z ważkami? Czy lepiej właśnie granat i tylko ten jeden akcent kolorystyczny? Czyli fuksjowy sweterek. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. No i buty. Buty to nie wiem, czy takie, czy płaskie, to już... Ale chyba jak granat, no to granat, prawda? Dobrze, jeszcze została mi jedna spódnica i koniec moich stylizacji na dzisiaj. Ok, dziewczynki, i załóżmy, że ta spódnica, no to jest taka typowa jesieniara, więc ubrałam do niej fioletowy golfik, bo tutaj ma i brąz, i fiolet, i widzę czerń.
Gorzej właśnie z beżem, bo beżowego takiego sweterka nie posiadam żadnego w swojej kolekcji. Nie mam beżów. Z czarną bluzką to bardziej może tak na takie teraz. Z tą, co już tutaj mierzyłam, więc myślę, że będzie się ładnie prezentował. Zobaczmy sobie z tym sweterkiem, który też już w dzisiejszym odcinku mierzyłam parę razy, ale widzę, że nie, bo on ma krótkie rękawy, a golfik ma jednak długie rękawy, więc nie, to mi się nie podoba. Zestawienie kolorystyczne. Julcia, a tobie się podoba? Tak średnio, nie? No, bez sweterek to taki no. Średnio buty, pod kolor dobrane, takie bordo. Więc nie, ten sweterek mi się nie podoba. Zobaczymy teraz kurtkę, którą też już znacie. No patrzę się, Julcia, na ciebie, co ty właśnie tutaj robisz? Golfik ma trochę takie przydługie rękawy. Powiem wam, że on też jest na jakieś takie bardzo duże dziewczyny. To jest golfik z mojej szafy. Ale to jest na dziewczynę o bardzo długich rękach, muszę wam powiedzieć. A będzie bardzo długie, mierzymy. Zobaczymy, co tutaj się uda się powycinać trochę, czy nic. I zakładam tą kurtkę. Zakładam tą kurtkę, którą już znacie z mojego kanału. I myślę, że ona na jesień, na takie bardzo zimne dni, znaczy no może nie bardzo zimne, ale na takie, nie wiem, październikowe, albo ciepły listopad jakby był, to można tak wyjść na ulicę. No oczywiście, że wtedy to tylko jeszcze rajstopy do tego wszystkiego, ale myślę, że stylowa jak najbardziej na tak. A Juli co o tym myśli? Możecie mnie pooglądać sobie. O, z tą kurtką to ładnie. Więc możecie mnie teraz sobie pooglądać, jak wygląda z tą kurtką, czy wam się podoba. Co o tym myślicie, moim looku? Z tą kurtką jest ładniej niż z tym sweterkiem. No też mi się tak wydaje, że z tą kurtką jest dużo lepiej. I chyba jednak ona faktycznie, że pasuje na takie bardziej, no chłodniejsze dni już, aniżeli na takie ciepłe, letnie. Nie wiem, co o tym właśnie myślicie, możecie pisać w komentarzu. Kieszonki ma, chociaż wiadomo, z tych kieszonek to raczej tutaj się korzystać nie będzie, no ale tak rękę można sobie tak na przykład założyć. Dobra, jeszcze może pomyślimy z jakimś t-shirtem, o, za chwilę. No i jak na teraz, to powiem wam, że jeżeli chodzi o lato, to ubrałabym na przykład z tym t-shirtem brązowym, bo innego w swojej tutaj szafie nie posiadam, ale myślę, że z tym też prezentuje się bardzo fajnie. Juluś, jak myślisz? No z tym też fajnie. No i tak, tutaj sobie wypuściłam z tyłu, a tutaj wpuściłam. Buty myślę, że albo te właśnie bordowe, albo mogą być i takie płaskie, czarne. No raczej z takimi sandałami to chyba nie widzę tej spódnicy. No i teraz butów widzicie znowu miliony. O, więc albo te czarne buty, takie płaskie, tak do śmigania, albo te właśnie bordowe. Te są bardziej wygodne, te są takie średnio, no ale myślę, że też całkiem spoko się prezentują. Dobra. I myślę, że to już wszystko, bo jeszcze ewentualnie no z tymi takimi na koturnie. Ale no to już tak, tak bardziej to już jest. Chyba bardziej elegancko, no i chyba wtedy to już nie do t-shirtu mi się wydaje. Nie wiem, co wy o tym myślicie, które buty te? Bordowe do tego t-shirtu, czy takie czarne, płaskie? To też możecie napisać. I to już wszystko, co miałam wam do zaprezentowania w moim Mierzymy. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, zostawcie tego kciuka w górę. Będę wiedziała, że macie ochotę więcej odcinków tego typu na moim kanale. Jakichś takich, nie wiem, stylówek Alamonia, albo Mierzymy Lumpex, Mierzymy jakiś inny konkretny sklep, więc możecie pisać w komentarzach również. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Oczywiście dziękuję wam również za wszystkie komentarze pozostawione na dole, na dole filmiku i za kciukasy w górę. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!